Rozmowa dnia. W naszym studiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pan Stanisław Szwed. Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Dzień dobry państwu. 25 dzień lipca, informacja Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec czerwca bez pracy było 8,8% Polaków. To od 2000 roku poziom, którego no nie znaliśmy tak na dobrą sprawę. No dane, które mam już za lipiec, to dane jeszcze nieoficjalne, które będą zapewne potwierdzone, to bezrobocie mamy w tej chwili na poziomie 8,6%. Czyli jeszcze 20 to jest ludzi. Jeszcze niżej, to jest ponad 1,3 mln ludzi bez pracy. Jeżeli odnosilibyśmy to do sytuacji, która jeszcze była paręnaście miesięcy temu, no to jest duży skok, jeśli chodzi o spadek bezrobocia i faktycznie niższe bezrobocie ostatnie na takim poziomie mieliśmy w 91 roku, czyli 25 lat temu. To można się cieszyć, ale oczywiście no, bezrobocie zawsze jest problemem i każde miejsce, człowiek bez pracy, to no, trzeba znaleźć, dać mu szansę, żeby tej pracy mógł znaleźć. Mamy też taki paradoks, że też z jednej strony mamy bardzo dużą grupę osób, które zatrudniamy cudzoziemców, głównie za wschodniej granicy, mówię tutaj o obywatelach Ukrainy, a z drugiej strony mamy też, no niestety, Polaków, którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, a właściwie godnej płacy za granicę. A dlaczego tak się dzieje? Skąd ten trend spadkowy? I czy on zostanie utrzymany? O, to jest też pytanie. Myślę, że w tej chwili na pewno tak. Tutaj nie ma się co spodziewać w najbliższych miesiącach wzrostu. Mam nadzieję, że jeszcze będzie minimalny spadek. Generalnie to te miesiące to zawsze wzrost z prac sezonowych, ale również duże środki, które przeznaczamy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli na tworzenie miejsc pracy, na pomoc, to pokazuje, że te instrumenty, które stosujemy od początku roku, chcę przypomnieć, że od razu w styczniu już uruchomiliśmy środki, to powoduje, że to bezrobocie w ciągu roku spadało. No i teraz, tak jak już pan redaktor zauważył, jest najniższe 8,6. Jeżeli byśmy jeszcze w zasobów bezrobotnych odłączyli te osoby, które się właściwie rejestrują tylko ze względu na składkę zdrowotną, to myślę, że moglibyśmy mówić o poziomie bezrobocia na poziomie 6,5%. To byłoby poziom no, już no, bardzo niski. No, są województwa, gdzie bezrobocie jest na poziomie poniżej 6%. A no właśnie, to chciałem zapytać o te procenty, gdzie najlepiej, gdzie najgorzej. Najniższa stopa bezrobocia to Poznań 2,2%, no ale mamy także powiat szydłowiecki. 28,7%. To już tak tradycyjnie od wielu, wielu lat. No tak, ale właśnie co zrobić, żeby to nie było tradycją? I to już tak jest zdecydowanie lepiej, bo no, ja przypominam sobie czasy, gdzie w powiecie szydłowieckim bezrobocie dochodziło do 40%. I tutaj trzeba stosować te możliwości, które są w ramach Funduszu Pracy, ale też duża rola samorządu i też otoczenia gospodarczego. Dlatego tutaj myślę też i władze samorządowe, ale również to, co proponujemy w ramach programu odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, będzie służyło temu, żeby pobudzać gospodarkę właśnie w takich miejscach, gdzie to bezrobocie jest wyższe, bo oczywiście mówimy o poziomie Wielkopolska 5,3%, a na drugim biegunie jest województwo warmińsko-mazurskie 14%. Oczywiście było i 22, i 28, ale są też gminy, tak jak już pan słusznie zauważył, gdzie to bezrobocie jeszcze jest dwucyfrowe. Także z jednej strony cieszymy się, że statystyki się poprawiają, ale oczywiście no, dla ludzi statystyki nie są ważne. Dla ludzi ważne są miejsca pracy i temu celowi też służy polityka naszego rządu, aby te miejsca pracy tworzyć, aby też chronić miejsca pracy, bo jest udowodnione, że tak powiem, że łatwiej jest chronić miejsce pracy niż tworzyć. Dlatego też te działania, które podejmujemy w ochronie również firm, które no, są w trudnych sytuacjach i staramy się ich wspomóc. Środkami, które są w ramach Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale też w programach, szczególnie w programach ze środków europejskich. A czy wobec tych danych, o których pan minister mówi, można mówić o rynku pracownika? Ten rynek pracownika od kilku miesięcy jest. Jest sytuacja się zmieniła. Ona też wynika z tego, że no, jednak dzisiaj przy niższym bezrobociu większa presja jest na podwyższenie płac. My dzisiaj te płace, mimo że średnia płaca nie jest, powiedziałbym, najniższa, bo ponad 4000 zł, ale tak zwana mediana, czyli
ta liczba osób, które najwięcej pobierają średniej płacy, jest na poziomie 2300, czyli to jest bardzo niski poziom jednak w stosunku do średniej płacy i to trzeba zmienić. My nie możemy tylko niskimi płacami ciągle rywalizować, czy to z innymi państwami, czy w ogóle w naszym kraju. I stąd między innymi też kwestia była podniesienia choćby płacy minimalnej do wysokości 2000 zł. To jest duży, duży, duży przeskok. To już jest 47,3% w średniej płacy krajowej, czyli na poziomie 50% tego chcemy do takiej procentu dojść. No i z tego też będzie wynikało to, co już zostało przyjęte, czyli stawka godzinowa przy umowach zleceń. Ona będzie od 1 stycznia 13 zł. To jest to minimum, ale to już jest to, co no, przynajmniej te minimalne wartości powinno zapewnić pracownikom czy pracownikom na umowach cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2017 minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13 zł. 13 zł. Tak. Pojawiło się 12 zł. 12 zł jest ustawa, tak zwana 12 zł, bo oczywiście w tej chwili jeszcze to jest stawka 12 zł, ale ustawa wejdzie w życie, to rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia. Jest to waloryzowane ze względu na to, że Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu płacy minimalnej do 2000 zł. Z tego wynika stawka godzinowa 13 zł. Czyli od 1 stycznia stawka minimalna 2000 zł, stawka minimalna godzinowa 13 zł. I kogo to będzie obejmowało? Mówię o tych 13 zł. Wszystkich tych, którzy pracują na umowach zleceń. No głównie chodziło o to, żeby zahamować taki proces patologiczny, który się dział i jeszcze niestety dzieje, czyli zatrudnianie głównie w firmach ochroniarskich, sprzątających, usługowych na umowach zleceń pracowników na kwotę 4, 3 zł, 5 zł. To 12, 13 zł będzie no, taką no, minimalną stawką, no, żeby przynajmniej zapewnić jakieś minimalne warunki do życia. No ale może tak się zdarzyć, panie ministrze, że pracodawca zaproponuje komuś, kto no, chciałby pracować, a nie ma gdzie, ale akurat pojawiła się taka możliwość, nie 13, a 10 zł. Ten się zgodzi. Czy no, oczywiście, no, mamy cały czas problem z tak zwaną szarą strefą, czyli płaceniem pod stołem. Tutaj też kwestia związana z ucieczką od umów zleceń, na przykład umów o dzieło, które nie są umowami o dzieło. Czyli to jest, no, oczywiście i w tej ustawie, ale też w dzisiejszych rozwiązaniach jest możliwość kontrolowania przez Państwową Inspekcję Pracy, no ale wiadomo, że inspektor też nie dojdzie. A jak jeszcze no, pracownik jest przymuszony do tego, bo nie ma miejsca pracy, bo różne są sytuacje, żeby no, zgodzić się na branie środków pod stołem, jak to się mówi kolokwialnie, no to jest taka nieustanna walka. I no, myślę, że też ważne, że przy tej dyskusji, choćby przy stawce 12-złotowej, jednak o tym problemie się mówi, również w mediach. I to też jest zresztą presja też na pracodawców, ale myślę, że no, jeżeli chcemy mieć dobrych pracowników i mieć z nich dobry pożytek, no to też musimy im godnie płacić. Dzisiaj niestety z tą płacą jest u nas słabo i to trzeba zmieniać. A czy wspomniana przez pana Państwowa Inspekcja Pracy może otrzyma jakieś nowe zyska jakieś nowe uprawnienia, aby kontrolować no, jak płacą pracodawcy? Inspekcja oprócz tych oczywiście obecnych uprawnień będzie również mogła sprawdzać umowy cywilnoprawne, ale oczywiście to jest tutaj to, co pan redaktor słusznie zauważy. No, jeżeli jedna czy druga strona, dwie strony się dogadują, to nawet inspektor nie będzie w stanie tego sprawdzić, ale oczywiście inspekcja będzie miała tutaj takie możliwości. Na pewno już do takich sytuacji paradoksalnych, gdzie na umowy zlecenia, tak już o tym też w waszym studiu mówiłem, miałem umowę na 25 groszy za godzinę, na piśmie. Czyli to 25 groszy na godzinę, tak. Czyli do takich sytuacji już absolutnie nie będzie mogło dochodzić, bo to jeszcze będzie minus podatek. Będzie to. Oczywiście, no to można sobie łatwo wyobrazić, że ta reszta była zapłacona pod stołem, jak to się mówi, nie? Ale już legalnie nie będzie możliwa takiej umowy stworzenia. Mamy też zmiany dotyczące umów zleceń od 1 stycznia do minimalnego wynagrodzenia. Umowy zlecenia są ozusowane. Także ten proces walki z umowami tak zwanymi śmieciowymi, z oszukiwaniem pracowników, ale i też państwa. Chcemy że tak powiem, zlikwidować maksymalnie, na ile się da. Jeżeli
te rozwiązania, które proponujemy, będą jeszcze próby omijania, no to też zapowiadamy jednolity podatek. Między innymi w tym również byłoby ozusowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia, bo wtedy przynajmniej ta kwestia związana z ozusowaniem, gdzie część pracodawców dlatego ucieka w szarą strefę, że twierdzi, że są wysokie koszty ZUS-owskie, no byłoby zlikwidowane. Panie ministrze, dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo.